Proszę Państwa, naszym gościem jest dr Monika Just, pedagog dziecięcy. Dzień dobry. A po drugiej stronie jest z nami Marta Lech-Maciejewska, blogerka, mama Mieczysława. Mieczysław 6 lat ma. I Zygmunta, lat 4. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeśli pani doktor pozwoli, zacznijmy od Marty. Chciałbym zapytać, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, albo raczej pytanie, jak często zdarza ci się krzyknąć na swoje dzieciaki? No ostatnio niestety mam wrażenie, że to się zintensyfikowało właśnie przez to, że siedzimy razem w domu. Moje dzieciaki postanowiłam zostawić w tym sezonie, w tym roku szkolnym w domu, więc jakby jesteśmy razem, my też pracujemy z domu. Jest to bardzo trudna sytuacja i rzeczywiście ten materiał, który obejrzeliśmy przed chwilą, jest bardzo wartościowy. On mówi o bardzo ważnej kwestii właśnie tego, że dzieci odbijają nasze emocje. Ja to widzę po moich dzieciach, a takim prostym dowodem na to jest to, że są w naszym otoczeniu ludzie, którzy tak reagują, znaczy to, którzy tak odbijają emocje moich dzieci, że oni absolutnie nigdy przez całe życie moich dzieci nie musieli podnieść na nich głosu. Marta, podobno ostatnio wyszłaś z domu, tak cię nerwy poniosły. Uznałaś, ale nie za daleko. Nie za daleko. Tak. Uznałaś, że to jest lepsze niż tak. Eskalowanie konfliktu. Dokładnie tak, już stanęłam pod ścianą, po prostu posprzątaliśmy chwilę wcześniej w pokoju moich chłopców i w tym momencie po prostu na chwilę było cicho, wchodzę do pokoju, znowu wszystkie klocki są rozsypane i stwierdziłam, że nie, już po prostu nie dam rady, podnoszenie na nich głosu po prostu nie skutkuje, oni się po prostu na mnie patrzą, wyszłam za drzwi i nasłuchuję oczywiście, co się dzieje w domu i słyszę tylko... Wyszła. Drugi mówi, no, bawimy się dalej. Chyba nie za bardzo to na nich zadziałało. Pani doktor, pytanie do naszego gościa w studiu. Nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje i nie zawsze jest przestrzeń na to, żeby zgodnie z książką negocjować z dziećmi, delikatnie im wszystko tłumaczyć, być takim pozbawionym zupełnie żaru człowiekiem, który wyłącznie racjonalnie stara się przemawiać do kilkulatka. No czasami ten krzyk pojawia się jako próba rozwiązania problemu tu i teraz. Dziecko wiadomo, że nie zareaguje na niego zawsze najlepiej, natomiast my nie mamy czasami innych pomysłów na to, jak sobie z sytuacją poradzić. Jesteśmy tylko ludźmi albo aż ludźmi, a takie emocje jak krzyk, jak bełkotanie pod nosem, mamrotanie, nawet słuchajcie, jakaś łacina delikatna, która gdzieś tam się wyrywa. No, motyla noga. Oczywiście, motyla noga. Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy my rodzicami, to na pewno doświadczyliśmy takich emocji. To jest naturalna sprawa, naturalna rzecz, bo to jest wpisane, taka reakcja, takie emocje, taki wyraz emocji jest wpisany w naturę ludzką. Czyli nie bójmy się wyrażać emocje, jasne. Musimy zdać sobie z tego sprawę, w jaki sposób, jak najadekwatniej do sytuacji. Natomiast to też nie bez znaczenia jest, w jakim wieku jest nasze dziecko, bo dwu, trzylatek, pięcio czy sześcio zdecydowanie różni się od dziecka w wieku 12 czy też 18 lat. Ja jestem zdania, że generalnie komunikacja z dziećmi budzi się i rodzi na poziomie relacji. Jasper Juhl mówił dokładnie o relacji w bliskości, czyli o takiej sytuacji, kiedy dzieci uczymy tego, że my dorośli mamy prawo być źli, sfrustrowani, zdenerwowani, zirytowani, też przeżywamy jakieś emocje związane z życiem osobistym, z życiem takim prywatnym, jak i sferą zawodowym. I bywają sytuacje, nawet takie zwyczajne jak bałagan w pokoju, który rzeczywiście potrafi doprowadzić do szewskiej pasji. Pytanie tylko, jak zareagujemy? Tutaj doskonale pani sobie poradziła z sytuacją i wielkie szafoba. W sensie, że wyszła i ochłonęła. Tak. Oczywiście, że tak, bo czasami zrobienie kilku... Brawo! Czasami zrobienie kilku kroków... Dziękuję. Kilku kroków wstecz, to jest ten moment, kiedy robimy ten głęboki wydech, żeby nie wybuchnąć. To jest ta szklanka zimnej wody, którą sobie podajemy. Oczywiście nie zostawiamy, bo pani podsłuchiwała dzieci i super, bo nie zostały zostawione same sobie, nie były w jakiejś dalekiej izolacji. Mama obserwowała, ale wyobraźmy sobie taki moment, kiedy jesteśmy w markecie, kiedy jesteśmy w galerii handlowej i maluch się wścieka, maluch się denerwuje, bo zakupy się przedłużają, bo nie chce w tym miejscu być. Bo chce, żeby coś kupić. Oczywiście, bo chce tą nową zabawkę, tak? Chce nowy gadżet i widzimy, że rzuca się na podłogę, zaczyna nam się wyrywać, szarpać. Oczywiście społeczeństwo reaguje i krytycznie... Niech pani coś zrobi z tym bachorem. Oczywiście, że tak. No jak może, co za matka? Jak ona może dopuścić takiej sytuacji? Ta relacja, o której wspomniałam, takie
kontraktowanie w dużym cudzysłowie rodzi się o wiele wcześniej, kiedy pokazujemy dzieciom, w jaki sposób radzić sobie z emocjami. Ale informujemy je o tym i widzę, że jesteś zdenerwowany, widzę, że jesteś zły, zdecydowanie, rozumiem, że się denerwujesz, tak? Tak, co możemy z tym zrobić? Nazywamy. Dokładnie nazywamy te emocje, staramy się nazwać i wytłumaczyć też. Ja też jestem zła, ja też jestem zmęczona. Wymyślmy, co możemy zrobić razem, żeby jak najszybciej stąd wyjść. To jest też takie korzystanie z supermocy bohatera, tak? No właśnie, czyli motywowanie dziecko, podkreślanie jego umiejętności, tak? Będziesz moim teraz tutaj menadżerem, tak? To ty pomożesz mi wykonać te zakupy. Albo będziesz strażnikiem czasu na wykonanie zadania. Mamy 15 minut i ani grama dłużej. A czyli potem przerobienie tego w zabawę. Oczywiście. Pani Marto, to, przepraszamy, tylko jeszcze zapytam jedną rzecz. Czy byliśmy przed chwilą po imieniu, a teraz ja do pani mówię, pani Zmienny Marto. Jesteś. Nie wiem już, jak powinniśmy się komunikować. Może po prostu wrócę do poprzedniej wersji. W jaki sposób pani reaguje, czy w jaki sposób reagujesz, kiedy zdarzy ci się na dzieciaki krzyknąć, czy później przychodzisz, tłumaczysz, przepraszasz, mówisz, słuchajcie, sorry, zagalopowałam się, nie tak to powinno wyglądać, ale byłam zdenerwowana. Czy staje się to pewną normą, o której nie dyskutujecie? Jeśli już się zdarzy, to nie wracacie do tego. U nas to się w ogóle wydarzyło bardzo naturalnie, bo moje dzieci same, nawet kiedy ja unikałam tej konfrontacji, bo taką, mam wrażenie, naturalną cechą ludzką jest to, że to, ta konfrontacja często bywa bardzo trudna, kiedy musimy się przyznać do błędu, do tego wybuchu, ale moje dzieci same mnie zweryfikowały i powiedziały, halo, halo, a dlaczego tak było, a dlaczego tak zrobiłaś? Więc musieliśmy sobie usiąść i szczerze o tym porozmawiać. To wykazanie zrozumienia, czyli to, że ja mówię mu, słuchaj, rozumiem, że jesteś zły, że jesteś smutny, bardzo często skutkuje później w tą drugą stronę, że kiedy ja jestem sfrustrowana, mój starszy 6-letni Mieczysław potrafi do mnie przyjść i powiedzieć, mama, czemu jesteś taka zła, albo rozumiem, że jesteś taka zła, albo rozumiem, że jesteś smutna, więc to jakby działa w dwie strony. My dużo mówimy o emocjach, bo widzimy, szczególnie przy naszym starszym synu, on jest niesamowicie emocjonalnym dzieckiem i w ogóle wszystkie emocje ma tak totalnie na wierzchu, w przeciwieństwie do młodszego, i on jakby wręcz wymaga tej rozmowy o tych emocjach, i powiem szczerze, że im dłużej też rozmawiam, tym bardziej widzę bezcelowość właśnie tego podnoszenia głosu, ale właśnie trzeba sobie to wszystko przepracować i trzeba się z tym skonfrontować, a to jest bardzo, bardzo trudne. Bardzo dziękujemy, pani Marto, dziękujemy pani doktor za spotkanie, dziękuję. Ale przepraszajmy nasze dzieci, bo to też dobrze robi. Albo śpiewajmy zamiast krzyczeć. O.